Wujek, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ty jesteś VIP-em. Ogólnie była taka aktualizacja do tej gry i teraz, jeśli ktoś ma powyżej 1 miliona dolarów w grze, to jest tak zwanym VIP-em i jest bardzo, bardzo chętnie atakowany przez wszystkich graczy dookoła. No, świetnie, super. Zobaczcie, tu jest moje biuro do nagrywania. Proszę, dwa monitory, wszystko się zgadza. Komput tam gdzieś na dole. Wszystko tak jak u mnie, tak i tutaj. Także... A tutaj jest moja mała zbrojownia. Czyli standard. Dobra. Robię tak jak wujka. Czekajcie, jeszcze kopnę na górę, żeby się przebrać w jakiś strój, wiecie, wyjściowy, bo w garniturku ja też to raczej się przebrać. Na ulicy nie wyjdę. Ale to naprawdę tak działa, że każdy teraz będzie do mnie strzelał, Lucek? Nie no, ja do ciebie nie będę strzelał, bo ja z tobą grałem. Ale Wujek, nie, no... tego w ogóle nie słuchaj, bo pierdzieli takie głupoty, że... Z tego co ja wiem, to mogę sobie po prostu nająć bodyguardów. Tak, ja mogę być twoim bodyguardem i Kina też. Obawiam się, Wujek, że nie stać cię na nas, ale możesz próbować. Dobra, opcja, to będzie trudne, to nie jest takie łatwe. Bo to musisz wejść w... O kurde. Wujek, to musisz wejść w telefon. No ja wiem, i na dole tam są bodyguardzi. No. No i trzeba to jakoś, no musisz nas zaprosić albo coś tam, nie wiem. No mam brak zaproszeń i nic tutaj więcej się mi nie dzieje, choćbym nie wiem co chciał zrobić. Jednak wujek klepie bieda, grawie, że go na nas nie stać. No dokładnie, to raczej nic z tego nie będzie wujek, sorry. Ale cena mojej Asuki jako bodyguarda jest naprawdę wysoka. To nie jest jakiś tam, wiesz, typowo przypakowany koleś, który dopiero co z siłki wrócił. To jest typa, która naprawdę jest doświadczona, może w nieskończoność biegać, ma zajebiste bronie i osiągnęła ostatnio 102 poziom. Ma paróweczkę. I ma paróweczkę, to już dodatkowy karabin w razie takich krytycznych sytuacji. Właśnie wujek odstawi! Ale przepani z paróweczką. Ale proszę mi powiedzieć, czy pani sobie ustawia jakieś stawki za wynajem się? Jakkolwiek to zabrzmiało. No. Ale panie, chcę wiedzieć. Ja bo nie gadam z nim. Ja sobie zapalę fajkę pokoju. Ja nie gadam z nim. Nie, on jest niemożliwy dzisiaj. Nie. Ej, ty masz tutaj jakąś gazetę z... 100% złem. Wujek, Bochy tutaj rozwiązuje krzyżówki przy fajce pokoju. Kobiety jak niby jakiegoś hasła, to wiesz. Tak, coś tam zmyśli, coś tam dopisze i jest. Kobiety już? Gotowe? Tak. Możemy iść na miasto? Tam zauważyć, że ty się na mieście najdłużej przebierałeś. Nie, nie, nie. My przyszłyśmy gotowe. Masakra. No i dobra, ej. Dobra, wychodzimy wszyscy do garażu. Ja weźmiemy sobie jakąś limuzynę i na miasto. Ja się najarałam, ja idę ten. Ja idę w fajnych ciuchach, roznegliżowana i tyle. Tylko ja nie wiem, czy ja wejdę do twojego garażu, czy do swojego. Ale nie, do wujka wchodzimy. Do wujkowego. Boże, jakie fury! Jakie fury! Ja tej fury akurat nie mam z Entorno. Biedny ja. Masz z Entorno? No, to jest Entorno. Każdy ma z Entorno. Ja nie mam z Entorno. Ale ty mówisz o tym czerwonym tutaj? No. To jest Zentor... Ej, ty wszystkie masz samochody czerwone. Nie. No bo ja lubię czerwone, jeden no... jest żółty. Ty, dali mi ten motocykl, dobrze, miałeś rację, bo ja go gdzieś na mieście zgubiłem, miałem go zepsuty i teraz już wiem co zrobić dzięki Luckowi, bo ale nie wiedziałem. Podoba gdzieś mi się ta maszyna zgubiła na mieście. Podoba mi się jego zakończenie. Ja się z tyłu. Ale właśnie mamy mały problem, jesteśmy w troje. Tak? No. A są samochody dwuosobowe u wujka. Nie. Tak, nie, proszę wszystkie bardzo. Dwuosobowe. No. Ale gdzież? Wszystkie masz dwuosobowe. Ja stąd idę, wujek nie ogarnie. Ale chodźcie tutaj do mnie, przecież ja mam z tyłu małą kanapkę, co prawda. Mam. Nie, wujek, ale to kanapki. Ta kanapka jest do czego innego. Dobra. Ale ja się naprawdę zaczynam obawiać, nie, bo... Tak w sumie to... ja nie dostałam wyjścia, bo miałam wybór albo się zgodzić na nagranie, albo się na nie zgodzić. Zdo. A teraz mówią o jakiejś kanapce, a się zaczynam obawiać. Co, odlatujemy? Dobra, wsiadamy do śmigłowca Ludzka. Dawaj, wsiadaj. Ty, ale ty masz dwuosobowy ten śmigłowiec. Nie, on jest wieloosobowy. I lecimy. Lecimy, słuchaj Lucek, daję wam wybór. Ja cię... Wiecie co, ja nie mam po prostu jakiegoś specjalnego Lucek? Wymagania do zadań, które będziemy dzisiaj wykonywać. Wybierajcie, co sobie życzycie, bylebym nie musiał fruwać. Misję. Tak. Napadów raczej nie będziemy robić, nie? Mogę robić misję.
No dobra, to robimy misję, tylko to niech ktoś zaprosi, Kina, weź zaproś, ja będę latał. Ale ja nie mam wujka w znajomych, nie mogę jak zaprosić. Kuźwa, no to znowu spadło na mnie całe gówno, ja dziękuję. Ej, wrócę! Lucek, ja zaczynam akcję. Zaparkować! Co jest? Lucek z tego wrażenia przygaszyło budynki. Dobra, zaczynamy, powiedzmy, nie wiem co tu zaczynać. Muszę wybrać jakąś misję. Daj coś fajnego. No, nie wiem. Wujek, Lucek cię pcha! Lucek, coś ty zrobił, biednemu mnie! Wujek, nie na odcinku! Wujek, nawet nie chcesz wiedzieć, jak to wyglądało z mojej perspektywy! Tak, pakował mi swoją parówkę, wiem o tym. Dobra, Boże! Zaprosiłem. Zaprosiłem, zapraszam, lecimy z tym koksem. Tak, Jezus, ledwo zaczęliśmy, a już się spłakałam, nie? Nie wiem dlaczego, ale oni ten zawsze tak na mnie działają. Ja przy nich płaczę. Niektóre dziewczyny yes. tak reagują na orgazm, no. Co mam ci powiedzieć? Ludzku, przy was to nawet orgazm wymięka. Oj, to miałeś słaby. No jakoś ostatnio nie narzekałam po tej naszej tej, no. Ej, no. To nieważne. I mam taki problem, bo znowu jest samochód dwuosobowy. I to jest no to mój czekaj. Samochód. Nie no, trzeba zmienić jakiś inny. Ale kurde. To ty dzwonisz, czy ja dzwonię? Ty dzwoń, bo ja mam tutaj przy sobie swojego. Dobra. Możemy, nie, inaczej zrobimy to. Zrobimy to inaczej. Czekasz, dzwonię do mechanika. Nie, nic nie rób. Ja ci powiem, mała, co no, zrobimy. No to, ja to dzwonię, już dzwonię po limuzynę z miniganem, słuchaj. No właśnie, dawaj tą twoją limuzynę, bo moja jeszcze nie dojechała. Zamówiłem ją i każą mi tydzień czekać. Ooo. Już jadę, już tu jest niedaleko, zaraz skoczę w nową furę i lecimy na akcję. Lucek, ty jak kupowałeś tą limuzynę tak? z tym działkiem na dachu, tak. To jak długo czekałeś na tą limuzynę? Oj, dzień, dwa. No właśnie, bo mi też kazali czekać. Żartuję, czekałem, nie wiem, jakieś 10 minut. Ale czasu realnego? Tak, no w GTA to było dzień, dwa, no. Całe życie pod górkę. Ale wiesz, jak oni się go boją, bo on ma paróweczkę, a jest dziewczyną. To tak. Dlatego on dostaje wszystko od ręki. Kinia trzeba korzystać, bo jak zielenieje, to Jezus. O skurczesy. Do kogo ty strzelasz? Do tej biednej kobiety? Zobacz, wstała i idzie. No ale jak ona teraz wygląda? Jakby jej coś z tyłka leciało. Tak no bo ma okres, Boże, co ty na kobietach się nie znasz? Ja pierdzielę. To teraz... Oj tam lekki postrzelnik nikomu jeszcze nie zaszkodził. Jejku, ja nie wiem, ja po prostu do tej gry się nie nadaję chyba, ja mam za miękkie serce. No to mogliśmy pograć coś innego, no ja jestem otwarty na propozycję. Mówię, dobra, no tak, my wiemy, że ty jesteś otwarty. Możemy pograć w golfa online. Wiecie co, bo ja tu mam mleko na gazie i ten... Jezus, w golfa online. Lucek, gdzie ty jesteś? No już jadę, moim jamnikiem. Boże, zanim on się złoży w zakręt, wujek, to my się tu zestarzejemy. Nieprawda. Nie, Lucek przyjeżdża szybko, bo Kinia wszystkich cywilów powybija. Ja się bardzo dobrze rozkładam. Oj, no to jednej laski strzeliłam, jeszcze nic się nikomu nie stało. No. Ach, jaka Siadajta. Piękna limuzyna. Kto wsiada na górę? I ja właśnie na to czekam, kiedy mi to dostarczą. Ej, gdzie nie, jesteś? Wujek, wskakujesz na górę? Naciśnijcie H, jedno z was. Jestem. No dobra, to chyba ja się wychyliłam. No wiesz co, ja nacisnąłem H. No dobra, to już wsiadam, już. A wujek, jestem. Ale wujek, to teraz źle wygląda, bo ja mam taką pozycję. W sam raz pasuje do ciebie. To co, to ja strzelam selfiacza i tyłek wujka, bo teraz sprzedaję zdjęcie na Allegro. Panowie, boki wujka. Panowie, panie, słuchajta, bo na razie nie mam celu, nie będę strzelał do celu bez celu, nie? Bo mamy odzyskać samochody, wujek. Właśnie, więc to jest taki problem, że my nie mamy ich niszczyć. To jest najgorsze. Tylko my mamy je zdobyć, jak kobiety. Lucek, ale weź się zatrzymaj, może ja się przesiądę na ten motorek i bo... Nie, no właśnie musimy wszystko... Bo my mamy dwa samochody do odzyskania. Spokojnie, ogarniemy to, ja ci mówię. Dobra, to ja sobie wsiądę w ten. Nie, nic nie rób. To co, będę strzelał w samochody, które jadą przed tą limuzyną, którą mamy odbić i tyle, zatrzymamy je, tak? Aż tamto nie jest limuzyna, to jest prawdopodobnie zwykły samochód. Wujek, teraz Aha. taka precyzyjne zadanie dla ciebie. O. Trzeba Jezus. Zabić kierowcę z minigana,
i przechwycić samochód, czyli jednocześnie nie możesz rozwalić samochodu ani przebić jego opon, żeby dało się nim jechać, a trzeba zlikwidować kierowcę tak, aby samochód się zatrzymał. A może jeszcze frytki do tego? Nie no, to jest zadanie, myślę, że podołasz. Tylko ten samochód jedzie bardzo szybko, nie wiem, to jest chyba jakiś sportowy. Ojej! Wyjdzie policja! Naprawdę? No i teraz jest policja z łuku do niego tak strzela, dzięki. Szybciej go zabije. Tak się tym strzela przy okazji, mogłeś sprawdzić. No, no trzeba sprawdzić. Masz tam celowniczek jakiś? O. Tak. Nie jest poćwiczę tak łatwo... Dobra, poćwiczę na cywilach, dobra? Dobra, nie jest tak łatwo rozwalić. Ale ja postrzeliłam kobietę i było źle! No właśnie. No na kimś muszę poćwiczyć. Nie wiesz, że ciężarówki nie lubią samochodów osobowych? A wujek właśnie jest trackerem, no to hej. Myślałam, że wujek jest ciężarówką. O kurde, mamy gliniarzy. Ja dobra, wiem, słuchaj co? Wujek, skup się za zadaniu. Mamy przed sobą korwetę i trzeba ją unieruchomić. A czy unieruchomić to no, tak, żeby zabić kierowcę. Tylko dobra. Ona bardzo szybko jedzie. I może się okazać, że będziemy ją gonić przez całe miasto. Więc kino, bądź pogotowi. Dobra, wujek, celuj. A, no nie za słupkiem, cholera. To nie jest takie proste, nie chcę rozwalić teraz samochodu. Dawaj, dawaj! Dawaj! Dobra. Jest! Ależ pięknie, ja. Wyskakuję i się przesiadam. Dobra. No kinia, szybko będę się osłaniał. Boże, to już umarłam. Wujek osłania. Dobra, jedziemy, panowie, jedziemy. Jedziemy, dzięki kinia, że wierzysz we mnie. Nie, wujek, ja zawsze. Zawsze, o, tylko skręcić. Nie w GTA. Au. Damy sobie radę. Miał grać Hogaty, ale Hogaty jest o, gdzieś patrz, na wyjazdach. O, patrz, jak robimy akcję teraz. Patrz, jedzie na nas prosto. Jak to wymyśliłeś świetnie. Patrz. Który to? To ten. No właśnie, który to? Ja też ten nie wiem, który to. Pewnie. Czekaj, o, to nie ten. To ten tutaj, z przodu, ta Tesla Model S. Dawaj, no to goń go, goń go. Gonię. Kina nam pomaga. I najgorsze jest to, że mnie tak gonią pały, że już bardziej gonić mnie nie mogą. Spoko, pomożemy ci chyba. No próbuj, próbuj. Ekstra! Jest. Wow, dostał. Jak to zrobiłeś, dobra. Kto do niego leci, ja? No ty! W końcu Lucek to prowadzi, to nie bardzo ma jak. Kurde, nie mogę się z przodu przesiąść na minigana, cholera. Jak tam wujek? Świetnie. Jasne, dostałem właśnie, gdy wsiadłem do samochodu. O skurczesyn, dobra, to musimy to jakoś inaczej zrobić. Ja tu wszystkich pozabijam. Cholera, nie będzie to takie łatwe, jaka misja. Dobra. Dawaj, bierz ten samochód. Wujek, spróbuj tu przyjść, ja cię będę osłaniał z minigana. Ale na razie jedyne co ja mogę to was podglądać. O cholera, bo jedno życie tylko. No. No. Dobra jest. O nie, dobra, dobra, żeby jechać. Gdzie ten śmigłowiec? Tutaj. No ale nieźle obrywasz, Lucek. Widzę, już po tobie. No. Już po tobie. A chciałem tu tak fajnie zabezpieczyć miejsce. Dobra, kina. Aha, że ja! Cała nadzieja w tobie. Gdzie ty masz to dostarczyć? Możemy zresetować misję, bo... Nie, jest okej. Musisz uciec z policji. Czekaj, ja ci zaznaczę, gdzie ty masz jechać, bo może uda się. Nie, nie da się. A jak się resetuje misję? Nie wiem... Nie, ale nie migają ci gwiazdki, czyli wiedzą, gdzie jesteś. Migają mi gwiazdki. A, to nam im nie migają, bo my nie żyjemy. Nam nie migają, nas jeszcze szukają. Dobra, uciekłam. Uciekły, no. Dobra, świetnie. Ale teraz... to nie wiem, czy jest sens, żebyście wyczekali, aż ja to zrobię. Ale jasne. Jasne, że jest. My cię będziemy tutaj wspierać. Jesteśmy z tobą duchem. Wujek, opowiedz, jak poznałeś kinę. Jak poznałem kinę? Przecież my się wszyscy poznaliśmy, znaczy ja was poznałem tego samego dnia. Poważnie, no. Ja myślałem, że wcześniej. No, nie. To może ja opowiem, jak ja poznałem kinę i to będzie w sumie to samo. Co jest? Zostawcie mój samochód w spokoju! Gnoje! Zobaczcie, jak zainteresowali moi uzbrojeni. Prawie mi rozwaliłeś misję, bo niewiele braku bym w nich przywaliła, nie? Oho. Nie, ja powiem tak. Poznałem kiedyś kinę i to było... Kiedy to było? W sierpniu. W sierpniu to było. Wow. Ja już nie pamiętam. No, w sierpniu. Ale poznałem kinę i od tamtej pory świata poza nią nie widzę. No.
Masz na myśli, że mam tak wielki tyłek, że ci przysłoniłam cały świat, dzięki. I takie są właśnie kobiety. Lucek, co byś nie powiedział, wszystko zostanie użyte przeciwko tobie. W ogóle nie miałem tego... ja naprawdę lubię wykorzystywać to. My wcale nie miałem tego na myśli, naprawdę. Ale takie są kobiety, Lucek, nic za to nie poradzisz. Ja mam takie dwie w domu. Też poza nimi świata nie widzisz? Ale to nie tylko o to chodzi. Wszystko, co powiem, zostanie użyte przeciwko mnie. Aha. O, i ja w ogóle nie wiem, faceci właśnie tacy są. Wszystko przeciwko mnie, bo on jest niewinny. Wszystko przeciwko mnie, jak mam katar, to się kładę do łóżka i śpię, a nie. Tak, jeszcze podaj mi pilota, który leży 5 cm ode mnie. Podaj mi herbatkę zieloną. Umieram. Jestem pierwszym facetem na świecie, który ma przeziębienie. No i dobra. No i dobra, i będę sobie pierwszy i tyle, i nie ostatni. Mało tego, Lucek jest pierwszą kobietą, która ma parówkę. No i nie pierwszą, nie pierwszą. I na pewno nie ostatnią. Lucek jest... Także Lucek... uważajcie, uważajcie, co bierzecie. Lucek ma obywatelstwo tajskie. Ale widzisz, Lucek, jesteś Tajem czy Tajką? Ale widzisz, z jednej strony może jestem dziwny, ale z drugiej nie wiadomo, z której strony mnie ugryźć, tak? Z jednej strony jestem dziwny. To ja bym cię wolała gryźć z tej niedziwnej strony, aczkolwiek, nie wiem, no wolałbym cię w ogóle nie gryźć, jeżeli mam wybór. Nie, no już wybrałeś, że wolisz z którejś mnie strony gryźć, więc jest mi miło, naprawdę. Na następnym spotkaniu przetestujemy. Żona mnie nie puści. Jak dobra, to by był Hogaty, ona sama albo... będzie chciała mnie ugryźć. Słuchajcie, jak to by był teraz Hogaty albo Husiek, to bym to po prostu na psychice się odbiło wszystko. Boże. Husiek jest taki grzeczny? Husiek? No. Ja nie wiem, czy on jest taki grzeczny, no ale... Nie jest taki grzeczny, znamy się 4 lata. Ale Hogaty jest grzeczny. Boże. Jest. No, ale by nie był. Tak to jest, faceci odpuścili po pierwszej sekundzie. Tak naprawdę oni już umierają, a ty Kinia rób wszystko. I co? No i zrobiłam, no. No i Lucek, dobra. No? Pamiętasz, co Kinia powiedziała, zanim włączyliśmy kamery? Powiedziała, że ona się będzie opierdzielać i my wszystko będziemy robić za nią. A jest dokładnie na odwrót. I bardzo dobrze, dawaj, wujek, giniemy od razu. Dobra, ja jeszcze pół godziny i wychodzę, chłopaki, nie gram z wami. Nie, no kurde, bez przesady. To była jednorazowa akcja i to się już nie powtórzy, obiecuję. No, na pewno. To wybieramy, szybciutko tutaj trzeba podejmować decyzję. Swobodno, czy któryś z tych? Dobra. Komunikacja satelitarna? Co to do diabła jest? Nie wiem, ja tego... już wiem, co to jest. Ja to rzadko kiedy robiłem, ale to jest dosyć ciekawe. Ale mów szybko, co to jest, bo ja tego nie ogarnę, bo trzeba nie trzeba zabijać, jak we wszystkich misjach. Ale to jest łatwe, no. Łatwo można tu zginąć też, także. To chyba sobie może weźmiemy kurumę. Nie, no bez przesady, to jaki jest sens? Właśnie chodzi o to, żeby współpracować, razem się trzymać. Znowu umrzeć! Nie no, tym razem się nie dam tak łatwo. Kinia, prędzej czy później każdy z nas odejdzie na drugi świat. Właśnie. A my wybraliśmy tą łatwiejszą drogę i wcześniej umarliśmy. No, ja jak Nie, Kiniu, my po prostu mieliśmy z Ludzkiem taki zamierzony plan, żeby zobaczyć cię w akcji. No, my no i tyle. Wcześniej. Tak, tak. Co pan, ja już Kinę widziałem w akcji, nie jednej. Lucek! Tak, to ja. To, co było między nami, wiesz, miało pozostać między nami, no. Dobra, inna sprawa. Tutaj walczymy też z laskami. Taka opcja jest. Także Kina, no nie wiem, marnotrawstwo dla ciebie. Damy radę. Dla mnie w sumie też. Napiernicza się tam gdzieś, jakoś? Tak, tak. O, wykrzedł z drzwi, co on tu zrobił? Granaty. Uważajcie, bo po prawej stoją. Dobra. Tam dalej też są, jest ich pełno. Woohoo! Nie ma jeżdżenia. Poszły. Następny granat. Następne motory do zniszczenia. Poszły. Ja biorę prawą stronę przy płocie. Ja idę od lewej. Ja idę od prawej. A ja strzelam do wszystkiego, co się rusza. O, do mnie nie strzelaj. Znaczy nie. O, mój penis. Ciebie moja suko, to wiesz. Ty właśnie powiedziałeś, że tu stoi twój penis? Nie. Przestańcie mi teraz gadać o penisach, jak ja walczę. A co wy rozpraszasz Nie niszczcie ciężarówki. Musimy ją prawdopodobnie odzyskać. Robią mi dupę! To ci robią? No to albo ci robią dupę, albo ci penis stoi, albo ja już nie wiem. Kinia, właśnie ocaliłem ci dupę, nie wiem, czy o tym wiesz. Dziękuję.
Ej, tyły nam robią znowu. Osłaniam. Tak, bo jak sobie nie założę kamizelki, to tym razem ja ze zgonię. Nie, trzymaj się, dam radę. Oni się tutaj wychylają nie wiadomo skąd, ale trzeba się osłaniać wzajemnie i damy naprawdę radę. Jak to skąd? Za krzymek. Dobra wujek, tu jest ciężarówka. Dobra, strzał, ja zawsze misja, skutkuję. To jest misja dla ciebie. I ja. My robimy tak, tu jest ciężarówka, będą nas jeszcze gonić. I musimy mieć, no właśnie, już zajął odpowiednie miejsce, świetnie. No kurde, skąd oni się tu biorą? Czy no, ty jedziesz, ja jadę? Wujek jedzie. A, dobra, nie, dobra, to ja jadę motocyklem. Dobra, wujek, stój! Mnie... Wujek, no. Stój! Wsiadaj, kinia! Już! W końcu będę jechał w podwójnej obsadzie. Aaaa! Ty mi tam się wpakowałeś! Nie powinieneś ty jechać za mną, Lucek? Nie, ja powinienem jechać przed tobą. Jedz za mną, będziesz mnie osłaniał! Właśnie z przodu powinienem. Tak? Tak! Bo powiedziałeś, że będą nas gonić. Też, ale będą nadjeżdżać z przodu. Dobra. Kinia, ty lufę za okno i wiesz. No, wiem. Paróweczki. Z paróweczki. Ja ci mogę strzelić z mojej paróweczki. Wujek. Jak coś ty miałeś z biologii? Strzelać z paróweczki z ciężaróweczki. Ja mogę cały czas z broni strzelać. Albo z cyca okładać, ale do paróweczki to ja nie mam. Z cyca okładać. Ty miałeś fajne te cycki na tym zdjęciu z Instagramie. No, to widziałem. Ale, Boziusz kochany. Ale uwierz mi wujek, standardowe są lepsze. Ty mi to mówisz? Tak, tobie. Ty mi to mówisz? No tak, a komu? Idź, bo cię trzasnę laciem. Idź, bo dostaniesz cyca. Dobra, jesteśmy na drodze. Okej, okay. Nikogo nie ma. Ale, jest ale wujek, my nie jesteśmy w Anglii. Ja wiem, że ci się z Anglią kojarzę, ale możesz przejechać na prawy pas. A czemu z Anglią? Ja nie wiem o tym wątku. Proszę no powiedzieć. Bo my jak jechaliśmy sobie do Eurotracku, to pojechaliśmy sobie do Anglii. Aaa, to ja o tym nie wiedziałem. Bo wujek mnie zabrał na wycieczkę, Lucek, a ty mnie nigdy nigdzie nie zabrałeś. Ja od razu przeszedłem do tematu, no. Wujek jest żonaty, to wiesz, jemu tam... I nie, ty strzelaj do motocyklistów! No strzelam, wujek, relax. Aaa, konią mnie, psują mnie. Jak to psują cię? No, ja muszę sam siebie osłaniać z tego, co ja widzę. Ja jadę przodem, bo będę ich rozwalał. Jadę przodem, jadź. A ja jadę po angielsku. Lucek, sorry, chcę... sorry. Sorry, myślałem, że z tej Lucek, strony cię wezmę, jak no. Jak chcesz tam wjechać w tył, to chociaż powiedz, a nie. Jak chcesz mnie brać od tej strony, to mów wcześniej. Myślałem, że od tej... Wow! Myślałem, że od tej strony cię wezmę. Co on wyprawia, ten gościu? Jest niemożliwe, co on tam wyprawia? No kurde, no wypadło mi się z drogi, Boże. Taki problem ma. Nie, ja więcej z nimi nie nagrywam. Ej! No. Lucek, jak na razie to się sam osłaniam, no. Dobra, spoko. A ja to co? Kina tam wszystkich zabija, znając życie. No ja wszystkich biorę po prostu na maskę, nie? Wujek, jak ja mam cię osłaniać z przodu i wyprzedzać, skoro ty jeździsz slalomem po tej drodze? Raz jedziesz jakby po angielsku, raz po polsku, ja nie wiem. Słuchaj, no, radzę sobie jakoś, nie? Ja nie wiem, czy widziałeś w ogóle jazdę tirem dziewczyny Kiny. Nie tirem! Ciężarówką! Ciężarówką z naczepą. Albo ciągnikiem siodłowym z naczepą. Boże, co za różnica, wiadomo o co chodzi. Chodzi o coś innego. Oj stary, jest różnica. Jest różnica. Właśnie potem w komentarzach będzie: przecież to jest ciągnik siodłowy z naczepą! Nie, to jest tir! Nie, to jest ciężarówka! No. Przemilczę to. Dobra, inaczej. I ja widziałem, że ona jechała. Ona jechała na autostradzie. Nie wiem, czy to była jakaś tam droga szybkiego ruchu, czy autostrada. Ale ona zobaczyła jakiś zjazd i przeoczyła. I w pewnym momencie ja nie wiem, przewinąłem chyba sobie na ten moment. I ona tak jedzie do przodu i mówi: o kurde, to był zjazd. Hamuje i cofa. A za nią wszystkie samochody, kurde, w nią tak przywołają. Lucek, a czemu ty jeszcze nie śmigasz w ETS-2? No bo ja nie lubię tej gry. No, zraniłeś teraz moje uczucia. A grałeś? Tak. Całe 5 minut. Ty grałeś. A no właśnie. No po 5 minutach to wiesz co. No to można poznać. Dobrze, dobrze jeszcze nie odpalił. A to ona się. A no tak. I to ty, ludź, który kocha motoryzację. Ale nie ciężarówki. A czy okej, ciężarówki, ale jakby no. Były na pace same minigany, to wtedy by było fajnie. No to nie ma sprawy. To ci zainstalujemy takiego moda i będziesz śmigał. Słuchaj, ale tam jest też transport samochodów osobowych.
Wow. Są lawety, możesz śmigać z samochodami osobowymi, możesz je rozwozić po prostu. Nie wiem, nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Na czym tu się zastanawiać? Skorzystaj z mojego tunelu aerodynamicznego i pojedziemy szybciej. Ej, się ty pojechałeś! Ej, dobra, dobrze pojechałeś. Nie, Lutek, to ty źle pojechałeś. Nie, bo wam inaczej pokazuje GPS, bo ja mam nowsze mapy zainstalowane. Tak, tak! Zaktualizowałeś swoje mapy. Wujek, tak się rzuca, że aż mi FPS-y spadają. No, takie są wujek luksusy. Wujek tak specjalnie rzuca, żeby zainstalować swoją buzię w twoich cyckach. Nie jest to dzielnica. No wiesz co, Lucek? To jest ta dzielnica, gdzie ty mieszkał, nie, Trevor? Tak, bo mi się coś wydaje. To jest jego chata, nie zmieniaj tematu. No. Proszę cię, Ludzku, ja się za żonatych nie biorę. Jasne, tylko za mężatych. No. Nie, no bo przecież nie jestem w typie mężatych. Masz szansę się, wiesz, no, nie. Złapać. Jeszcze nie? Mam szansę. Nie? Znaczy nie no! No my teoretycznie tak, tylko tak. Po przyjacielsku. Po przyjacielsku załapać? Nie! Yeah. Lusek, jak się znowu spotkamy na żywca, to Kinia cię przytuli. Oho, okej. Okay. Kiniu, weź te cycuszki, co miałaś na Instagramie. I daj mi w nagrodę. Bo jak wyobraź sobie, że nie jeżdżę z nimi wszędzie. Weź sobie! Jezu, ale ja mam swoje! Kurde, ja myślałem, że ty zabijałeś wujek 23 ludzi, a to okazało się, że to było około mojego niku. Jak mówiłem już, o Jezu, ale wujek ci się udało, to jednak ja. A nie było to... Słuchaj, a nie był to level? A level to swoją drogą. Oh, ej, dobra, tu skupmy ja się, z tymi chłopami nie mogę. Bo czekajcie, skupcie się, teraz nie będzie tak łatwo, bo tutaj będziemy mieli masę policji do zlikwidowania i nie można zniszczyć rzeczy, które musimy podnieść. Więc nie możemy wejść tam i wybuchać wszystkiego, co się da. Trzeba to zrobić. Ja nie zdążyłem kupić kamizelki, Pipo, no! Też nie zdążyłem, dzięki. Nie ma sprawy, proszę bardzo, masz to u mnie, macie to. Ani amunicji nie zdążyłem zakupić. Ja proponuję tutaj zrobić właśnie to przy pomocy tej limuzyny. Ludzku, ty tak? przychodziłeś te zadanie, czyli konkretnie co tutaj trzeba zrobić? Coś trzeba odbić. Właśnie o tym powiedziałem. Ale nie, coś trzeba odbić? Tak, trzeba tam przejąć jakąś paczkę. Kina, to był właśnie samochód, którym chciałem podjechać po... A poczekaj, dobra, inaczej. Będziesz moją taksówką. Dobrze. Będziesz moją taksówką. Tutaj, piękna. Dobra. Zaczyłem ci i zaraz podjedziemy po dwójka. Wiecie co, jeśli ten motor ustoi tam na czerwonym świetle, to wcale nie musicie po mnie podjeżdżać. Okej, okay, inaczej. Proponuję się podzielić tak. To jest oczywiście tylko propozycja i jakieś tutaj... Dobra, gadaj! Wolę konkretnie, więc gadaj. Ale fajnie, pierwszy raz w życiu mogę coś zaplanować. Ej, dobra, to możemy tak zrobić, że Kina będzie albo strzelać, albo będzie prowadzić. I tak samo wujek albo będzie strzelał, albo prowadził z tej limuzyny. Ja będę takim pomocniczym jakby zawodnikiem, który będzie osłaniał z dachu, bo tam można wejść na dach i strzelać ze snajperki do policjantów, tak jakby wspierać, prawda? Tak. No to mnie jest obojętnie, co tam wujek wolisz, czy strzelać, czy ten. O Boże, Lucek, aktywować misję. Boziu, kochany, to jest ta najgorsza... Ja tutaj poległem ze 3 razy. Ej, dobra. No, wujek aktywował misję. To jest... aktywował już? Tak. Zobaczyli cię, wujek. Co teraz? Gonicie policja? Nie, nikt mnie nie goni. Aha, dobra, to poczekaj chwilę. Ja byłem przed nimi, przed ich nosem i nic mi nie robili. No, dziwnie pojechałaś, Kina. Nie no, złym ludziom nic nie robią. Słuchajcie, tam trzeba uzyskać kasę, ale może da się z jakiegoś dachu wskoczyć. A to nie inaczej, jest inaczej. Ja już mam fajny pomysł, jak to zrobić. A to nie jest tam nic, co oni tu w kanałach stoją? Nie, ale słuchajcie, tu jest inna zajebista sprawa. Ja cię nie pierdzielę, ja stoję tu limuzyną na moście. Ja mam tego minigana tutaj wystawionego, tak fajnie. Ja zobaczę, czy ja będę miał zasięg na nich, ja będę mógł ich z góry ostrzeliwać. Wujek, zobacz jak to wygląda, patrz, ja jestem tutaj na moście. O rany, jesteś na moście, ostrzeliwać. Dobra, to wyście tam poustawiajcie, ja jestem gotowy, nie? Ale fajnie to ja wygląda. Ja jestem na dachu, widzisz mnie, Lucek? Tak, widzę cię. A gdzie jest Kinia? Kina idzie gdzieś tam za tobą.
kina zaraz stoi ci na ogonie. Znaczy nie na twoim ogonie. Ja jest na twoim ogonie. Ja wspólnego z ogonem wujka. Dobra, wiecie, jestem co, gotowy. Moja córka zobaczy i mnie kapnie żonie, że jakie teksty tu lecą. Ty lepiej niech twoja córka nigdy tego nie ogląda. Bez kitu, lepiej dla jej psychiki. Inaczej. Weźmiemy. No ja już zacznę zaraz ostrzeliwać. O, wujek już zaczął, okej, okay, dobra. Nie, ja nic nie zacząłem! Ja będę was osłaniał, tak? Ogień zaporowy, o kurde, gdzieś mnie tu strzelają strasznie. O fuck, ja muszę się schować na chwilę. Jak będzie ciężko, to ja się schowam. Tu skąd strzelają, Kieniu? Tutaj, no, zdrowo. Na dole. No. Pod mostem są, dosłownie. Oni są wszędzie, wujek. Ja ściągam śmigłowce też. Także nie musicie się nic obawiać, tylko walczcie tam na dole, ja też będę wam pomagał oczywiście. Okej, okay, świetnie. Ooo, właśnie. Lucek, dostali cię. Właśnie o to mi chodziło. Nie, nie możemy zniszczyć forsy, nie możemy używać środków wybuchowych. Ach! No, dlatego mówiłem o tym, że musimy przejąć taki pakunek. Ja zapomniałem, że to jest forsa, ale chodzi o to, żeby tego nie niszczyć.